W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Konsekruję to świadectwo w niepokalanym sercu Maryi, by mogło służyć wszystkim braciom i siostrom w drodze nawrócenia, wzrastania i świętości. Jestem ojciec Lorenzo. Jestem Włochem, mam 56 lat i należę do wspólnoty sług Maryi od Serca Jezusa, która jest obecna tutaj w Poznaniu od paru miesięcy. Moje życie zaczęło się w rodzinie bardzo katolickiej i praktykującej, w regionie Udine, we Włoszech, blisko Słowenii. Jestem pierwszym synem. Potem lata mijały i urodziło się kolejne dziecko. Potem następne i jeszcze jedno. Co rok, co dwa lata kolejne dziecko. To było wielkie wyzwanie, ale moi rodzice zawsze byli otwarci na wolę Bożą. Byli zawierzeni Bożej opatrzności. Zawsze dorastałem w tych wartościach. W końcu było nas sześcioro. Ja jestem najstarszy. Nasze dzieciństwo przeżywaliśmy w miejscu bezpiecznym, błogosławionym, z dala od miasta i bardzo szczęśliwi. Rodzina wielodzietna. To nie było łatwe. Tylko mój ojciec zarabiał jako pracownik ratusza. Pierwszym takim mocnym uderzeniem w moim życiu było trzęsienie ziemi w naszym regionie, kiedy miałem 14 lat. Nasz dom został mocno uszkodzony. Musieliśmy mieszkać w namiotach. Było to wstrząsające. Mieszkało tam około 1000 osób. Było to w 1966 roku. Potem, rozmyślając te wydarzenia tak mocne, zrozumiałem, że Bóg działał poprzez tę historię. Po tej nocy, kiedy było trzęsienie ziemi, kobiety zaczęły się modlić różańcem, bo nikt nie mógł niczego zrobić. Wszystko mroczne, ziemia, która drży, mężczyźni w autach jeżdżący w jedną i drugą stronę, nie mogący przejechać, gdyż dolina była zamknięta wielkimi kamieniami. W końcu w tym całym zamieszaniu nawet mężczyźni zaczęli się modlić, albo przynajmniej słuchać, jak inni modlili się na różańcu. I tak wszyscy ludzie byli na ulicy, trwając na modlitwie. Następnego dnia, odizolowani tym wielkim trzęsieniem ziemi, wszyscy razem zaczęliśmy stawiać namioty z jakichś gałęzi wyciętych z lasu i tak dalej. Wszyscy jedliśmy i spaliśmy praktycznie pod jednym namiotem. Dla mnie wielką lekcją z tego trzęsienia ziemi była rzecz następująca. To tak, jakby Bóg powiedział: spójrzcie, moje dzieci. W ciągu 90 sekund, w których trwało trzęsienie ziemi, nauczyliście się dwóch najważniejszych rzeczy w życiu. Modlić się i kochać. Wszyscy ludzie byli pod tym samym namiotem. Więc to wspomnienie z mojego życia niesie właśnie tą naukę. Zawsze musimy pamiętać o tym, by się modlić i kochać naszych braci. Wtedy będziemy szczęśliwi. 14 lat. Zaczyna się okres drugiej szkoły. I tam doświadczyłem kolejnego wielkiego trzęsienia ziemi. Dlatego, że musiałem opuścić moje miasteczko i udać się do nowej szkoły z zupełnie innym otoczeniem, z blisko 800 chłopcami ze szkoły rolniczej. To było dla mnie duchowe trzęsienie ziemi. Bardzo mocne doświadczenie, ponieważ słuchałem bardzo wielu bluźnierstw. Byłem wstrząśnięty. Nie przywykłem do czegoś takiego. Mnóstwo bluźnierstw. I wszyscy, którzy tam przychodzili, uczyli się tego. Zamiast uczyć się jakichś dobrych rzeczy przydatnych w życiu, uczyli się właśnie tego. Także nieczystość. W rozmowach, w żartach, w różnych rzeczach. Byłem lekko zszokowany, bo nie przywykłem do tego w mojej rodzinie. W szczególności były to bluźnierstwa przeciwko naszej Pani. Ja nie dawałem rady. To był wielki wstrząs.
Minęło 5 lat w tej szkole. Po tym, jak stworzyły się jakieś przyjaźnie, przyzwyczaiłem się nieco do moich kolegów. Czułem się trochę inaczej. Ludzie się śmiali, że się modliłem, że ja wierzyłem w Boga, więc zacząłem się czuć trochę wykluczony. W trakcie upływu lat coraz bardziej chciałem być normalny, tak jak inni. Nie chciałem być wykluczony, nie chciałem tych rzeczy, więc w pewien sposób odszedłem od modlitwy. Ja chcę być normalny, jak wszyscy. Nigdy jednak nie byłem nieokiełznany. Nigdy nie dałem rady być taki, jak inni, bez granic w tych propozycjach ze świata. Jak auto z ciągle zaciągniętym hamulcem ręcznym. Coś mnie hamowało. I to mi przeszkadzało, bo nigdy nie byłem w stanie być jak inni. Więc w środku czułem się pusty, kiedy przestałem się modlić, chłodzenie i zakłamanie serca. By być silnym, powinienem być bez uczuć, nie powinienem mieć emocji. I tak minęło kilka lat w tym stanie. Aż pewnego dnia moja matka została zaproszona do pewnego miejsca. Maldeja, blisko Słowenii. I tam było święto naszej Pani Różańca Świętego. Weszła do kościoła i powiedziała do naszej Pani: Mamo moja, spójrz. Nie mam już żadnej kontroli nad moimi synami, bo już są dorośli, mają swoją pracę i oddalają się od Boga. Weź klucz do domu, weź dowództwo w domu i mi pomóż. Po tym czasie spotkała przyjaciółkę, której już bardzo długo nie widziała, która powiedziała jej o Medjugorje. Więc bez mówienia komukolwiek zebrała się i sama pojechała do Medjugorje. Kiedy wróciła, była pełna radości. Chciała wszystkim opowiadać o tym doświadczeniu, o tym miejscu, o tych objawieniach, o tych przesłaniach. Na początku odpowiadałem jej bardzo chłodno. Takie rzeczy to nie dla mnie, to dla ciebie. Od tego momentu coś w moim sercu zaczęło pracować. Następnie moja mama odkryła, że ma raka. Ale jak to? Moja mama, która była taka oddana, nigdy się nie oszczędzała, zawsze się nam poświęcała. Zacząłem widzieć pozytywne strony mojej mamy. Nie byłem w stanie wyjaśnić, jak. Po objawieniu się naszej Pani, ona wraca i odkrywa, że ma raka. Więc zacząłem pragnąć, by tam pojechać, zobaczyć. Wtedy Jugosławia był to jeszcze kraj komunistyczny. I zacząłem tak marudzić. Czy to możliwe, że nasza Pani katolicka, tam z komunistami? Ja nie wiem. Więc pojechałem, bo proboszcz zapłacił połowę mojego biletu i powiedział: słuchaj, jedź. Ja zapłacę ci połowę biletu, tyle ile mogę. I powiedziano mi, że jedzie pełen autokar młodzieży do Medjugorje. Zapaliłem się na to. Kto wie, jedziemy. Wsiadłem do tego autobusu, było już ciemno. To był środek nocy. Kiedy zaczęło się przejaśniać, zobaczyłem, że nie ma tam prawie nikogo młodego. Byłem tylko ja i jeden młody z przodu. Reszta sami wiekowi. I zaczęli odmawiać różaniec. I jeszcze jeden. I następny. 14 godzin podróży w dźwiękach różańca. Ja nie byłem przyzwyczajony do takich rzeczy. Potem dojechaliśmy do Medjugorje. Potem msza, 2 godziny mszy. Potem szybka kolacja i wspinaczka na górę objawień. Dla mnie to było za dużo. Poszedłem, bo nie miałem innego wyjścia. Ale przez kolejne dni, kiedy tam byłem, kiedy patrzyłem na to biedne miejsce w Bośni i Hercegowinie, Medjugorje, było tam tyle osób z całego świata, które nie miały żadnej rozrywki, żadnego zwiedzania, ale przyjechały tam, by się modlić. Cały świat odmawiał różaniec. Także w domach, w rodzinach modlono się różańcem.
Ludzie w kolejce do spowiedzi i tyle różnych rzeczy. Poczułem w głębi serca tę odpowiedź, ten pewien cud. Bo przecież cały świat przyjeżdża tam, by zobaczyć coś niezwykłego. Ale ja zobaczyłem w moim sercu tę odpowiedź, bardzo prostą. Mówiła tak: spójrz, jaki byłby świat, gdyby wszyscy się modlili. To prawda. Wtedy poszedłem do spowiedzi po ponad 7 latach. To mnie pożerało. Potem czułem się tak dobrze. I kolejne doświadczenie, które miałem w Medjugorje, które pomogło mi odkryć moje powołanie, było takie. Kiedy byłem na miejscu objawień w grudniu, było bardzo zimno. Modliłem się za moją mamę, która miała raka, problemy ze zdrowiem. Byłem tam na Podbrdo i przyszła grupa kobiet z Polski i zaczęły odmawiać różaniec. I modliły się, modliły. To nie była jedna tajemnica, ale pełna modlitwa różańcowa. Kurczę, co to jest? Wyglądało, jakbym trochę utknął. Te kobiety się modlą, wchodzą tam. Ale co się stało? Zacząłem czuć zapach róż. Środek zimy. Nie było tam żadnych róż. Aż sobie pomyślałem, czy któraś jak Magdalena rozlała flakonik z perfumami na samą siebie? Zmieniłem więc miejsce, by zobaczyć, czy to wiatr. Nie. Dalej czułem zapach róż. I kiedy skończył się różaniec modlitwą Witaj Królowo, natychmiast zniknął zapach róż. I wtedy pomyślałem tak, mówiąc do naszej pani. Bez pragnienia, bez zastanawiania, ale w tym momencie zawarłem pewne przymierze z naszą panią. Powiedziałem, nie jestem jeszcze oswojony z różańcem, tak żebym go lubił. Ale wiem, że jest to modlitwa, którą Ty, nasza Pani, lubisz. Więc zróbmy tak. Ja będę modlił się na różańcu każdego dnia i w zamian nasza Pani sprawi, że polubię te różne Boże rzeczy. Bo jeżeli nie, to nie wiem, czy będę w stanie kontynuować doświadczenie, które mam tu w Medjugorje, tam w domu. Wróciłem do domu. Zacząłem uczestniczyć w spotkaniach pewnej grupy modlitewnej. I tutaj chcę powiedzieć i podziękować za tę grupę modlitewną. I powiedzieć wam, spójrzcie, nie żyjemy w czasach, w których możemy zmierzyć się z różnymi rzeczami sami. To jest czas zjednoczenia się w wieczernikach na modlitwie. Jest wiele grup modlitewnych. Jest wiele grup, ruchów, które się w końcu pojawiły dzięki Bogu. Ale spójrzcie, każda z nich ma tę charakterystykę, by jednoczyć się w wieczerniku na modlitwie. I ta modlitwa nie jest tylko dla zmierzenia się z własnymi problemami. Te grupy mają już o wiele ważniejszą modlitwę. Modlitwę wstawienniczą. Wstawiennictwo za świat, za pokój, za rządzących, za osoby cierpiące. Więc jest to modlitwa zdwojona, bo nie jest patrzeniem na siebie, ale patrzeniem na cały świat. Dlatego dziękuję za to doświadczenie grup modlitewnych. Tam właśnie narodziło się moje powołanie. Pewnego dnia pracowałem. Była 10:20 rano w czwartek, 5 sierpnia. Nasza pani w Medjugorje mówi, że są to jej urodziny. Ale w tym momencie ja o tym nie pomyślałem. Ale potem Pan daje zrozumienie tego wszystkiego, co robi. I ja w tym momencie poczułem w sercu tę inspirację, tak jakby ktoś mnie pytał, czy to było trudne zostawić życie, które miałeś wcześniej, by żyć życiem modlitwy, mszy świętej, spowiedzi? Czy to było trudne? Odpowiedziałem, że nie. Nie było to takie trudne. I dalej poczułem jakby odpowiedź. Jeżeli ja jestem blisko Ciebie, nawet gdy rzeczy mogą wydawać się trudne,
Nie są takie. Ze mną nie jest trudno. I potem kolejne pytanie. Nasza Pani mnie zapytała, ale brakuje Ci jednej rzeczy. Ja zapytałem siebie, czego mi niby brakuje? Chodzę na msze, modlę się, nie chodzę na imprezy, nie robię złych rzeczy, nie piję. Zostawiłem te wszystkie sprawy, więc co ja mam zrobić? I teraz pewna drobna rzecz, która naprawdę mi pomogła, ale o którą nasza Pani mnie prosiła. Ja bardzo lubiłem góry. Wspinaliśmy się razem z moim bratem. Byliśmy oddanymi braćmi. Więc moje życie, moje górskie życie i życie z Bogiem były bardzo blisko. Byłem szczęśliwy, spełniony i wtedy poczułem, że Pan prosi mnie, bym zostawił wszystko. Pracę, którą miałem, która była bardzo dobra, także i góry. Zostawić wszystko i pójść za Nim, pójść za Jezusem. Nie miałem wtedy zbyt dużo czasu na namysły i od razu odpowiedziałem tak, więc widzę to jako odpowiedź, która brzmi spokojnie, bądź radosny, bo wespniesz się na o wiele większe góry i będziesz spełniony, ponieważ pomożesz wielu osobom być szczęśliwymi. Czułem wtedy wielką radość. Potem w końcu wszystko oddałem. Wstąpiłem do wspólnoty i tam przygotowywałem się do bycia kapłanem. I w chwili, gdy zostałem wezwany, przypomniałem sobie, że moja mama, od kiedy byłem mały, powtarzała: aj, jak bardzo bym chciała, by któryś z moich synów był księdzem. Było nas sześcioro. Trzech braci i trzy siostry. Ja zawsze mówiłem, ja nie, masz jeszcze dwóch, pytaj tych dwóch. I w tym momencie zobaczyłem, że nasza Pani przyjęła moje tak. Potem zostałem księdzem, po kilku latach studiów. 2 lata później, jeżeli się nie mylę, po tym, jak odpowiedziałem tak na moje powołanie, mój najmłodszy brat także zapragnął być księdzem i powiedział Bogu tak. Dzisiaj jest misjonarzem w Kamerunie, w Afryce. Spójrzcie więc, oddanie mojej mamy. Ja zrozumiałem, że ona, potem moja siostra mi to powiedziała, że moja mama w Medjugorje powiedziała: nie oddaję Ci teraz tylko kluczy do mojego domu, ale oddaję moje życie, by wypełniła się wola Boża w życiu moich dzieci i w mojej rodzinie. Więc to wszystko dzięki oddaniu mojej mamy, wstawiennictwu naszej Pani. Teraz my dwaj jesteśmy kapłanami, a reszta naszego rodzeństwa założyła bardzo dobre rodziny. I druga część mojego świadectwa to wspólnota sług Maryi od serca Jezusowego. Zostałem posłany na misję do Brazylii w 1994 roku, by być rektorem sanktuarium, które było w budowie. Byłem tam 6,5 roku. Czułem coś połączonego też z naszą Panią, moim nawróceniem w Medjugorje. Pytałem sam siebie, dlaczego nasza Pani objawia się tyle czasu? Tyle czasu pomiędzy nami. I otrzymałem taką odpowiedź, ponieważ nasza Pani prowadzi nas do Jezusa i także Jezusa do nas. Czułem to wyjaśnienie tak mocno właśnie dlatego, że nasza Pani jest pomiędzy nami tyle lat, tyle czasu. Powiedziałem zatem Panu: jeżeli ja dobrze myślę i się nie mylę, proszę, daj mi jakiś znak i nie pozostawiaj mnie w jednym miejscu. Ale chcę oddać moje życie, by było na przodzie tej ewangelizacji, o jaką Pan prosi. I to było wtedy, gdy Mateczka, założycielka wspólnoty sług Maryi od serca Jezusowego, którą wszyscy dookoła nazywają Mateczką, przez swoją postawę pełną miłości i troski ze wszystkimi, pojawiła się właśnie tam, w sanktuarium. Zobaczyłem ją i potem po mszy poszedłem z nią porozmawiać, pochwalić. Zapytała mnie, czy mam 5 minut, bo powinna mi powiedzieć parę rzeczy.
Kiedy opowiedziała mi swoje świadectwo, jak Jezus i nasza Pani ją prowadzą, o co ją proszą, ja miałem odpowiedź na to, o co prosiłem Boga. I zaczęła się ta droga we wspólnocie. I mogę powiedzieć tak, znalazłem rodzinę. Ja kontempluję wspólnotę, ponieważ widzę dzieło Boże, które prawdziwie się rozwija tuż przed moimi oczami. Mateczka i ojczulek zostawili wszystko, ale na ich tak Bóg stworzył rodzinę o wiele większą. Widzę młodych ludzi mówiących Bogu tak, chodź, pójdź za mną i mówią tak. Ostatnio na minionych rekolekcjach naszej wspólnoty wstąpiło ponad 20 młodych ludzi. Więc widząc te cuda na każdych rekolekcjach, dziękuję Bogu. Ta młodzież pochodzi ze zniszczonych rodzin. Przychodzą z rodzin z wielkimi problemami, podzielonych. I ja tu widzę, że Pan wzywa rodzinę duchową, aby pomóc tak wielu innym. Dla mnie jest to bardzo piękne. Jeżeli kapłan pozostanie w miejscu, w jednym sanktuarium, nawet gdyby głosił, do ilu osób mógłby dotrzeć? Nawet przez różnego rodzaju media. Naprawdę do niewielu. Ale teraz ze wspólnotą, z misjonarzami, z tymi kontemplującymi, praktycznie cały świat jest objęty. Nigdy nie mógłbym być w Polsce i mówić tego świadectwa, ale dzięki wspólnocie, dzięki temu tak, mateczki i ojczulka, dzięki temu tak, każdego z misjonarzy, ja mogę głosić Ewangelię naprawdę. Ponieważ ten, kto zostawia ojca i matkę, syna i tak dalej, otrzyma stokroć więcej tutaj na ziemi i potem też w niebie, które zaczyna się w naszym sercu. Podsumowując, użyję słów Jana Pawła II. Nie bójcie się Jezusa, że zabierze wam wolność, będzie czegoś chciał. Wiecie, święty Augustyn mówił, Pan nigdy nie narusza naszej wolności. Prosi nas o jakąś rzecz jako współuczestnictwo, jako współpracę, aby nam dać dużo, dużo, dużo więcej i w końcu życie wieczne. Więc jeżeli ty będziesz słuchał tego świadectwa i poczujesz w sercu, że już jakiś czas Pan cię wzywa, albo czujesz się dotknięty jakimiś słowami tego świadectwa, nie bój się. Jeżeli masz jakiś problem, jakąś trudność i tak dalej, nie przestawaj prosić Jezusa do ostatniego momentu, do ostatniej instancji o pomoc. On jest blisko ciebie, by ci pomóc. I pamiętaj, że On mówi, będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Odwagi. Chcę was pobłogosławić. Niech to będzie taka forma komunii duchowej, tej łaski, którą ja otrzymałem, prawdziwej łaski. Moją radością jest móc dać wam całą łaskę, jaką Pan chce wam dać. Pamiętajcie to. Czasami myślę sobie, gdybym nie powiedział tego tak i gdybym myślał o swoich planach, teraz, kiedy widzę, ilu osobom naprawdę mogę pomóc być szczęśliwymi, spójrzcie, to jest bardzo poważne. Dlatego pragnę, byście mieli tę siłę, tę decyzję. I pamiętajcie, ważny jest dzień naszych narodzin. Przygotowuje się tort, życzenia, podziękowania. Dzień naszego życia. Ale należy wiedzieć, dlaczego albo po co żyjemy. Więc jeżeli ty wiesz, czego Pan chce od twojego życia, to jest drugi bardzo ważny moment twojego życia. Wiedzieć, po co przyszedłeś na świat, co musisz zrobić, by być szczęśliwym i jak możesz pomóc swoim braciom.
Zatem błogosławię Wam przez wstawiennictwo błogosławionej Maryi Dziewicy i naszego kochanego papieża Jana Pawła II. Niech Was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.